marszałek, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, rozpocznę nietypowo cytatem, który sprowadzi nas wszystkich, albo bardziej Was, do rzeczywistości, czyli na ziemię. Cytat z jednej z gazet z października 2012 roku. Cytuję. Kiedy podczas przerwy we wrocławskiej szkole podstawowej przy ulicy Blacharskiej odpadł kawałek sufitu, rodzice nie wytrzymali. Boją się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Pani marszałek, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić opinię w sprawie informacji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich, druk nr 1019. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Mój klub parlamentarny konsekwentnie, podobnie jak na połączonych komisjach sejmowych, wnosi o odrzucenie przez Wysoką Izbę tego propagandowego, a nie merytorycznego dokumentu. Informacja ministra sprawia wrażenie materiału przygotowanego ad hoc, niespójnego, złożonego z wielu przypadkowych wątków, upchniętych po kiepskim retuszu do jednego dokumentu, aby zwiększyć jego objętość i odfajkować obowiązek. Dowodem na to jest fakt zamieszczenia dopiero na 21, proszę Państwa, stronie, nie pomyłka, 21 stronie materiału treści dotyczących tematu zasadniczego informacji. Przedstawiona informacja jest jałowa, bezproduktywna, niczego nie wnosi, nikogo nie mobilizuje. Nie przedstawia żadnego planu dochodzenia do optymalnego przygotowania szkół na potrzeby obniżenia wieku szkolnego w perspektywie 2014 roku. Wręcz przeciwnie. Sprawia wrażenie rutynowego spełnienia urzędniczego obowiązku. Jej propagandowy i doraźny charakter nie daje żadnych szans na jakąkolwiek poprawę bazy szkolnej sześciolatków. Nie stanowi też w żaden sposób zapowiedzi wsparcia i zachęty dla samorządów obarczonych tym obowiązkiem. Informacja do złudzenia przypomina te z lat 2010, 2011, 2012, które powiadamiały posłów o pełnej gotowości szkół i samorządów na przyjęcie sześciolatków i rzekomych wielkich nakładach finansowych przeznaczanych na ten cel przez rząd. Jak to się skończyło? Wszyscy wiemy albo wiecie. Przesunięciem terminu obniżenia obowiązku szkolnego na wrzesień 2014 roku z powodu jakiego? Nieprzygotowania samorządów i szkół do obniżenia wieku szkolnego. Bałaganem organizacyjnym, niepotrzebnym stresem dziecięcym i nerwami rodziców. Pani marszałek, Wysoka Izbo, dziś rzeczywistość samorządowa i szkolna przedstawia się tak samo jak we wrześniu 2012 roku, czyli zupełnie inaczej niż ta z ministerialnej informacji. Zagrożone bankructwem samorządy po raz kolejny otrzymały zbyt niską w stosunku do potrzeb subwencję. Niedostatek subwencji niechybnie spowoduje zwiększenie ilości likwidowanych szkół. Likwidacje szkół spowodują kumulację uczniów w szkołach, oddziałach klasowych i świetlicach szkolnych, do których uczęszczają sześciolatki. Konsekwencją będzie pogorszenie efektywności nauczania i spadek wyników kształcenia. Pogorszy się jeszcze bardziej fatalny już dziś poziom bezpieczeństwa w szkołach. Wzrośnie szkolna przestępczość, na którą narażone będą ze zrozumiałych względów najbardziej najmłodsze dzieci, czyli sześciolatki. Tak niestety z dużym prawdopodobieństwem będzie wyglądać przyszłość sześciolatków w szkole. Ale ministerialny dokument na ten zasadniczy temat milczy. Uprawianie propagandy sukcesu nie rozwiąże problemów bazy szkolnej, szanowna pani minister. Zamykanie się na rzeczywistość, czy wręcz jej zaklinanie, niczego nie da. Pogorszy tylko sytuację dzieci sześcioletnich. Skumuluje problemy we wrześniu 2014 roku. Pani marszałek, Wysoka Izbo, w ostatnich kilku latach ilość sześciolatków w szkołach oscylowała w okolicach 20% z wyraźną tendencją spadkową pomimo kosztownej akcji reklamowej w mediach. Poprzednia pani minister edukacji Katarzyna Hall równolegle ze swoimi deklaracjami o rzekomej obfitości środków budżetowych na dostosowanie bazy szkolnej dla potrzeb sześciolatków w latach 2010-2011 wydawała jednocześnie pamiętny, groteskowy poradnik dla dyrektorów szkół, w którym doradzała, jak poszukiwać rodziców,
którzy w czynie społecznym dostosują szkoły dla potrzeb sześciolatków. Dziś w informacji ministra czytamy, tak jak w latach ubiegłych, dokładnie tak jak za czasów pani minister Hall, że rząd przeznacza na ten cel krocie. 1 019 000 000 z subwencji, 2 338 000 000 z programu Radosna Szkoła i tak dalej i tym podobnie. A ja pytam, gdyby nie sześciolatki, tych pieniędzy nie dawalibyście? One by szły analogicznie na szkoły, bo edukację finansować trzeba. Wobec powyższego znowu aktualne pozostaje pytanie. Kto dziś, po 4 latach rzekomych przygotowań szkół na potrzeby sześciolatków, w te puste deklaracje rządu uwierzy? Z pewnością niezadłużone samorządy, które na 2014 rok już zapowiadają, jak rok temu, powszechną dwuzmianowość. Ani rozczarowani rodzice, którzy na co dzień obserwują bazę szkolną, porównują szkoły z przedszkolami i ostatecznie wybierają dla dziecka lepsze warunki, czyli przedszkola. Na szczęście nie przejmując się propagandą rządu i naciskami samorządów. Bieżąca, bezrefleksyjna i propagandowa informacja ministra, zawarte w niej liczby i deklaracje, upewniają w przekonaniu, że rząd nie tylko nie przeznaczył w tym budżecie żadnych środków na dostosowanie szkół dla potrzeb sześciolatków, ale do 2014 roku niestety nie zamierza tego uczynić. Tak więc zbliżająca się 1 września 2014 roku kumulacja roczników 6- i 7-latków nieuchronnie grozi powtórzeniem tej sytuacji, która miała miejsce we wrześniu 2012 roku. Niepotrzebny stres dzieci, emocje rodziców, kłopotliwe tłumaczenia nauczycieli i dyrektorów, ogólny chaos organizacyjny i prawdopodobne protesty rodziców. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Smutne i paradoksalne jest, że rząd, nie dając samorządom środków na dostosowanie bazy szkolnej dla potrzeb sześciolatków, równocześnie bezmyślnie trwoni miliony na reklamę telewizyjną niechcianej reformy i kuriozalne badania gotowości szkolnej sześciolatków, którymi interesuje się obecnie prokuratura, gdyż jak nakazuje logika, należało je przeprowadzić przed podjęciem decyzji o obniżeniu wieku szkolnego, a nie po niej. Ponadto informacja ministra całkowicie pomija problemy samorządów w dostosowaniu bazy szkolnej i wstydliwie milczy na temat oczywistego faktu totalnego pogorszenia sześciolatkom warunków nauczania, wychowania, opieki, żywienia i bezpieczeństwa w porównaniu z tymi, jakie powszechnie gwarantują im przedszkola. W informacji ministra nie ma również ani zdania komentarza na temat katastrofalnej sytuacji narastającego od 5 lat zjawiska przestępczości szkolnej, z którą mimowolnie zetkną się objęte obowiązkiem szkolnym sześciolatki. Na tle tego zjawiska przedszkola rysują się słusznie rodzicom jako oaza bezpieczeństwa i spokoju. Niebezpiecznym jest fakt, że w tak ważnym dokumencie dotyczącym edukacji najmłodszych rząd nie widzi tego problemu i nie szuka recept na jego wyeliminowanie. Informacja ministra nie zawiera też żadnych prognoz, diagnoz i propozycji rozwiązań bardzo trudnej sytuacji skumulowania roczników, które czeka nas niechybnie we wrześniu 2014 roku. Również ten fakt potwierdza, że pani minister potraktowała niniejszą inflację jako urzędnicze zło konieczne, a istoty problemów przygotowania bazy dla potrzeb sześciolatków nie zna i poznać nie chce. To niepokoi i bardzo źle wróży sześciolatkom w przeddzień 1 września 2014 roku. Sugeruję również, że stać się one mogą po raz drugi królikami doświadczalnymi nieudanego eksperymentu. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, konkludując, informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich jest beztroskim, propagandowym materiałem nie różniącym się niczym od poprzednich. Wnioski płynące z jego analizy prowadzą nieuchronnie do powtórzenia tego, co już w sprawie sześciolatków się zdarzyło pani minister Katarzynie Hall. Rozejścia się rzeczywistości z realiami. Dlatego Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wnioskuje o odrzucenie tej propagandowej informacji. Mam nadzieję, że pani minister ustosunkuje się do krytyki przygotowanej przez siebie informacji i w irytacji nie pośle opozycji na spacer, jak jeszcze we wtorek tego tygodnia odesłała na swoim facebookowym profilu tych wszystkich rodziców sześciolatków, którzy ośmielali się
krytykować ideę obniżenia wieku szkolnego i zadawali niewygodne pytania. Dziękuję bardzo za uwagę.